Od jak dawna tak naprawdę szykowana była do Mistrzostw Polski 18-latków ta ekipa? Ilu ludzi było w selekcji? No, ekipa była szykowana ogólnie i takie sprawy ogólne, żeśmy opracowywali od września, ale to była szeroka kadra. Nie pracowaliśmy nad szczegółami, tylko ogólne zagadnienia futsalowe od można powiedzieć, od końca września, początku października. A od tego roku, czyli od 2019, wykrystalizowała się 16, 17 i z tymi zawodnikami już pracowaliśmy nad szczegółami. A od niecałego tygodnia jest 14, która pojedzie na mistrzostwa i tutaj już gdzieś mocno będziemy pracować nad czwórkami, które wyjdą w pierwszym meczu i nad tym zespołem, który ma powalczyć o najwyższe cele. Zanim o celach, to jeszcze chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie w kadrze biało-zielonych nie brak zawodników, którzy już mają za sobą udział w kadrze do lat 19 trenera Łukasza Żebrowskiego. To wskazuje na potencjał tej drużyny. No tak, na pewno zebrali doświadczenie powołaniami na kadrę. Mamy dobre szkolenie, mamy dobrych zawodników futsalowych, więc są powoływani. Na pewno dla mnie to jest też duży plus, bo mają więcej kontaktu z futsalem na najwyższym poziomie, bo jednak reprezentacja na pewno motywuje i gdzieś też uczy zawodników grania pod presją. No i tylko i wyłącznie z tego się możemy cieszyć. Kilka zdań o grupowej konkurencji zespołach z Ustki, Trinczy i Białegostoku. No gdzieś wiadomo, że Ustka jest gdzieś tam najczęściej spotykana w tych grupach młodzieżowych, Trincza zresztą też. Nie mam jakiejś dokładnej wiedzy, jak te zespoły będą się prezentować. Gdzieś wszystko na miejscu, na podstawie obserwacji. My będziemy chcieli narzucić swoje warunki gry i wiadomo, że będziemy analizować przeciwnika, ale to myślę, że wszystko nie zależy od tego, jak my się będziemy prezentować i czy wykorzystamy wszystkie nasze atuty. To będą 11 finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski futsalu w tej kategorii wiekowej. Z 10 dotychczasowych Bielszczanie 9-krotnie przywozili medale różnego koloru. Zatem? No tak, no ja prowadzę 18-5 lat i gdzieś 3 złota, 1 srebro i brązowy. W ciągu tych 5 lat udało się gdzieś fajną kolekcję stworzyć. Wiadomo, że tych medali rekord ma dużo więcej. No co, no nie ma co ukrywać, rekord zawsze jeździ po złoto i na pewno jesteśmy jedziemy tam w roli faworyta, a to jest tylko młodzież, my zrobimy wszystko, żeby zaprezentować się jak najlepiej, a czas pokaże.